Szczęść Boże, coś wam powiem. Zapytam bezpośrednio, gdzie ostatnio głosiłeś Ewangelię? Do kogo dotarłeś z przekazem dobrej nowiny? Przecież nie jest to pytanie o budowę promu kosmicznego czy z dziedziny mechaniki molekularnej. Zwykłe pytanie chrześcijanina do chrześcijanina. Jezus dziś wyraźnie powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nie wzywa do rzeczy prostych czy oczywistych. Mając w swojej kieszeni telefon, z którego mogę połączyć się z całym światem i ściągnąć najdziwniejsze treści, czuję się zszokowany pytaniem o moje głoszenie Ewangelii. Tych 11 pewnie przeżyło stan przedzawałowy, bo polecenie, które usłyszeli, przekraczało ich zdolności. A mimo wszystko dotarli do różnych krajów. Jakub do Hiszpanii, Piotr do Rzymu, Marek, którego dziś wspominamy, do Indii. Oni dali radę przy tak analogowym sposobie działania. A my? Ciężko nam powiedzieć, bratu, że wiara ma sens. Te słowa wypowiedziane przed chwilą, przed niebowstąpieniem do apostołów, jako naszych przedstawicieli, są skierowane do każdego z nas, bez wyjątku. Kościół jest jednością, ale w całej swej mnogości swoich członków może dokonywać rzeczy niewiarygodnych. Ja powiem coś wam, wy powiecie innym, inni przekażą dalej. Zobaczcie, jak to się wszystko łączy. Więc ważne jest, żeby nie siedzieć cicho jak przysłowiowa mysz pod miotłą. Pan obiecał, że będzie współdziałał z każdym. Ale dziś chyba trzeba pochylić się nad pytaniem, dlaczego słowo Ewangelii nie rozbrzmiewa z siłą i przekonaniem. Dlaczego my, chrześcijanie, zachowujemy milczenie na temat naszej wiary. Trzeba zdać sobie sprawę, czym jest Ewangelia. To nie jest żaden trend, żaden wiral, który zdobywa coraz to nowych słuchaczy. Głoszenie Ewangelii nie jest podparte żadnymi badaniami socjologicznymi czy statystykami. Ono posiada tak wielkie przesłanie, które swoją mocą przekonuje ludzi do zmiany życia. Od tego, czy głosimy, czy milczymy, zależy ludzkie życie. Nie to fizyczne, ale duchowe. Ktoś mi wczoraj skomentował, że nie ma duszy nieśmiertelnej, skoro wieczność jest nagrodą. Zapomniał, że wieczność to nie tylko radość z życia z Bogiem, ale także tragedia życia bez Boga, w oddaleniu od miłości. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Iść i głosić Ewangelię, to łatwo się mówi. Idźcie do wszystkich narodów, jest trudniejsze. Ale najtrudniejsze w tym wszystkim jest coś, co dotyczy nas. Chcąc wyjść do ludzi, wpierw musimy przekroczyć własne granice. Jezus mówi o znakach, jakie będą towarzyszyć głoszeniu, a kiedy ich wypatrujemy, to nic nie dostrzegamy. I wtedy wydaje nam się, że nikt nas nie słucha. Bóg nas nie słucha, choć obiecywał towarzyszyć. Lecz nic nie dzieje się natychmiast. Wczoraj była mowa o ziarnie. Ono wrzucone do ziemi natychmiast nie kiełkuje. Potrzebuje czasu na obumieranie. Tak samo jest z Ewangelią. Słowo wypowiedziane potrzebuje czasu na odarcie słuchacza z tego, co w nim jest skostniałe. Inną kwestią jest nasze podejście. Jak pisał Gogol, nie można głosić słowa świętego, nie uświęciwszy przedtem choć trochę własnej duszy. Pozwólmy więc, by Pan przez nas i z nami realizował swoje dzieło. Z Panem Bogiem.